tej sali lekcyjnej było dwóch nauczycieli i w sumie 13 chyba dzieci z dwóch klas. 13 dzieci. Proszę pana, jak jest 13 dzieci, w normalnej szkole jest 30 dzieci w jednej klasie. U nas była 13 w dwóch klasach obecna. Nie było jakiegoś pchnięcia? Nie było pchnięcia, było dotknięcie. Pan dotknął dziecko w ramię i wskazał, ponieważ oglądało się i zaczynało rozmawiać z dziećmi z drugiej klasy, dotknął go w ramię i pokazał na monitor, a nie chciał mówić słownie po to, żeby nie przeszkadzać tamtej klasie, więc nie chciał słownie zwracać uwagi, tak? Czy nie było tak, że na przerwie uczennica podeszła później do nauczyciela w towarzystwie koleżanek i on powiedział, że może tak robić i powtórzył to, co zrobił wcześniej? Nie, nie było tak, proszę pana. Pan powiedział, przecież ja ci nic nie zrobiłem. Wyjaśnił całe zdarzenie, powiedział, że nie miał żadnej intencji, żeby kogokolwiek szturchnąć, cokolwiek, tak? Jego intencją było zwrócenie uwagi na dziecka, patrz na monitor, bo teraz jest lekcja i to jest twoje zadanie. Nie oglądaj się do tyłu, nie przeszkadzaj innym też. To był taki sygnał. I spotkał się następnie, następna rzecz, proszę pana, no to pan dyrektor rozmawiał z nauczycielami, z każdym nauczycielem, z dwoma nauczycielami obecnymi w tym czasie na lekcji. Rozmawiał z wychowawcą. Zaprosiliśmy rodzica, żeby przedstawić to, co udało nam się wyjaśnić, więc ja nie rozumiem w ogóle, co za stwierdzenie, że pan Lewicki uważa, że szkoła go ignoruje. Jakie to jest ignorowanie? Ja osobiście dzwoniłam do jego żony, żeby się spotkać, nie chciała się ze mną spotkać. Zadzwoniłam do męża. Miał tylko do dyspozycji godziny popołudniowe, więc specjalnie troje nauczycieli poświęciło swój czas, żeby z panem się spotkać po południu. Normalnie powinno być tak, że rodzic powinien do nas przyjść w godzinach naszej pracy. Tak, zjawił się pan Lewicki i pan Marek pana Lewickiego przeprosił. On powiedział, że on rozumie, że on jako tata może się czuć zaniepokojony, tak? Ale że w ogóle, że nie było to żadne uderzenie, że nie było to żadne pobicie, broń Boże. A jeżeli w jakiś sposób dziecko się czuło pokrzywdzone, to on bardzo przeprasza. Przeprasza i dziecko, i przeprasza rodzica.